13 sierpnia 1918 roku książę Janusz Radziwiłł i hrabia Adam Ronikier wyjeżdżają do Berlina. Podczas spotkania ze stroną niemiecką chcą rozmawiać o szczegółach odbudowy kraju. Tego samego dnia Monitor Polski informuje o represjach bolszewików względem Polaków. Wkrótce mają zostać zamknięte między innymi Polskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny. Stworzone jeszcze na przełomie wieków XVIII i XIX przez Konrada Petersona, bulwary nad Kanałem Bydgoskim, nazywane śluzami, stały się największym salonem towarzyskim miasta. 14 sierpnia 1918 roku Rada Miejska Bydgoszczy postanowiła zakupić nad Brdą nowy teren pod budowę nowoczesnego portu, w którym można przyładowywać towary z Polski, zboże, pasze i cukier. 14 sierpnia 1918 roku redakcja Ilustrowanego Kuriera Codziennego porusza zagadnienie poważne, które w gospodarce społecznej po wojnie może odegrać pierwszorzędną rolę. Ktoś bardzo niedyskretnie obliczył, że jest już ponad 690 tysięcy starych panien. Józef Rzewuski radzi zmniejszyć podaną liczbę przez wyłączenie chorych dychawicznych i gruźliczych, które przecież za mąż iść nie muszą. Gdy we Francji dobiega końca tworzenie się armii, która ma być najlepiej wyszkoloną i uzbrojoną częścią Wojska Polskiego, Financial News publikuje dane dotyczące produkcji nafty na świecie. Ten ranking ucieszył i zmartwił zarazem. Specjaliści dopytywali o przyczyny tak słabej siódmej lokaty Galicji. Analizując ilość wydobytych galonów w podkarpackim Zabłębiu, ich zdaniem było raczej powodem do dumy. O ich znaczeniu z pewnością nie przesądzała liczebność. Legioniści chcieli się bić i zwyciężać. Wytrwałość i determinację w boju wykorzystał Józef Piłsudski. Przekonał walczące państwa, że warto mieć w Polakach wiernego i dobrego sojusznika, a nie wroga. 16 sierpnia 1918 roku świętowano czwartą rocznicę utworzenia Legionów przez Naczelny Komitet Narodowy w Krakowie.